Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego kanału. Dzisiaj odcinek wyjątkowy. Będę miała przyjemność oprowadzać Was po wnętrzach zrealizowanych na podstawie projektu mojej pracowni Grupy Nono. Będą to wnętrza salonu spa. W projektowanych wnętrzach znajdziecie 3 osobne gabinety, przestrzeń do tworzenia pięknych paznokci, manikir, pedikir, mamy 2 osobne gabinety. Następnie mamy gabinet masażu, w którym odbywają się masaże relaksacyjne, ale również odbywają się tam zabiegi na twarz. Następnie w całym założeniu znajdziecie jeszcze pomieszczenie socjalne, łazienkę, pomieszczenie gospodarcze, recepcję i komunikację, która łączy wszystkie te przestrzenie. Wiadomo, że największą wartością dla inwestorów jest stworzenie przestrzeni głównie dla klientów, dlatego zdecydowaliśmy się zminimalizować komunikację oraz przestrzeń recepcji, tak by resztę powierzchni móc wykorzystać pod wykonywane tutaj usługi. Aktualnie jesteśmy w przestrzeni wejścia, w strefie wejścia i zaczniemy sobie właśnie od tej przestrzeni oprowadzać po wszystkich wnętrzach tego salonu. Najważniejszym założeniem w recepcji było stworzenie efektu wow. Jest to pierwszy moment styku klienta z daną marką, dlatego bardzo ważne jest, by już od samego progu wnętrze robiło wrażenie. Komunikacja oraz recepcja jest nieduża, dlatego zdecydowaliśmy się zastosować kilka mocnych zabiegów, które będą tworzyły ten efekt wow. Zastosowaliśmy dekoracyjny sufit w formie podłużnych paneli drewnianych. Najważniejszym meblem w przestrzeni strefy wejścia jest oczywiście lada recepcyjna. Jej dekoracyjność wynika z materiału, który został użyty do jej wykonania. Jest to laminat pokryty aluminium. Finałowo daje efekt szczotkowanego złota. W salonie znajdują się również pomieszczenia gospodarcze. Są to mniej atrakcyjne przestrzenie, dlatego uznaliśmy, że warto byłoby jak najbardziej je ukryć. Znajdują się tutaj, za recepcją, za tymi drzwiami, które mają ukryte ościeżnice. Ten efekt pozwala nam uzyskać subtelne przejście między skrzydłem drzwi a licem ściany. Najbardziej dekoracyjnym elementem strefy wejścia jest oczywiście tapeta o wielkoformatowym wzorze kwiatowym. Jest to tapeta winylowa, która pięknie zabezpiecza nam przestrzeń ściany komunikacji. Wszelkie zabrudzenia są bardzo łatwe w czyszczeniu. No i dodatkowo, poza tym, że tapeta wygląda przepięknie, pozwoliła nam na subtelne ukrycie kolejnych drzwi. Drzwi, które użyliśmy, mają ukrytą ościeżnicę, w związku z tym nie mają widocznej opaski. To pozwoliło nam przyciągnąć tapetę aż do miejsca podziału między ścianą a drzwiami. Najważniejsze jednak, by tapeta płynnie przechodziła swoim wzorem ze ściany na drzwi. I to pozwoliło nam stworzyć efekt ukrytych drzwi. Zapraszam Was w takim razie do łazienki. Tam czeka na nas również coś wyjątkowego. Największą dekoracją tej łazienki jest oczywiście zielona ściana z roślinności stabilizowanej. Jest to dekoracja, która w zupełności nie wymaga obsługi. Nie trzeba jej podlewać, nie trzeba również zapewniać dostępu do światła dziennego. Mech wielogatunkowy daje różnorodne struktury. Pojawia się tutaj również stabilizowany eukaliptus. Zieleń przepięknie odbija się w lustrze, otulając przestrzeń łazienki. No i zieleń przepięknie pachnie, dodaje tutaj klimatu. W łazience znajdują się sanitariaty, które ułatwiają korzystanie osobom niepełnosprawnych. Stąd taka duża, wygodna umywalka. salonie spa znajdują się dwa osobne gabinety do przeprowadzania zabiegu pielęgnacji paznokci. Ten gabinet, różowy tak zwany, jest gabinetem większym i właśnie w tym gabinecie znajduje się wygodna, miękka sofa do wykonywania zabiegu pedikiru. Jest to sofa wykonana na zamówienie przez naszego stolarza i tapicera. Zagłówek jest pikowany i oczywiście razem z siedziskiem pokryty został tkaniną łatwą w czyszczeniu. W każdym gabinecie znajduje się również zabudowa potrzebna do przechowywania sprzętów używanych do zabiegów. Mamy również tutaj blat roboczy oraz miejsce na zlew, szafki, półeczki, miejsce na zieleń, które nam uprzyjemnia atmosferę. Szafki są wykonane z lakieru w kolorze białym. Blat to laminat o wzorze marmurowym. No i oczywiście dekoracyjnym akcentem są gałki w kolorze złotym. Jest to materiał, który przewija się przez wszystkie wnętrza salonu. Jesteśmy teraz w gabinecie numer 2. Jest to tak zwany zielony gabinet, ponieważ to jest kolor, który tutaj właśnie się pojawia. Jest on mniejszy, natomiast zobaczcie, zabudowa jest bardzo podobna jak w gabinecie poprzednim. Znajduje się tutaj również miejsce do przechowywania, jest blat roboczy, miejsce na zlew i lustro, w którym można się przeglądać. Rozpoczynając projekt wnętrz salonu spa, inwestorzy zaznaczyli, że bardzo ważna dla nich jest obsługa klienta. Chcieli stworzyć miejsce komfortowe z indywidualnym podejściem do każdej osoby. Dlatego stworzyliśmy osobne wnętrza, osobne gabinety, tak by każdy człowiek, który przychodzi na dany zabieg, mógł się czuć komfortowo i bardzo wyjątkowo. Teraz zapraszam Was na masaż. Do gabinetu masażu. Jest to przestrzeń, która ma inny klimat i charakter niż poprzednie pomieszczenia, ale to wynika właśnie stricte z tego, że mamy tutaj inną funkcję. Zastosowaliśmy tutaj inne materiały, mamy inny klimat we wnętrzu i bardzo chętnie opowiem Wam o detalach, które tutaj się pojawiają. W tym gabinecie mamy więcej drewna niż w poprzednich miejscach całego salonu. Dlatego, że właśnie to drewno pozwala nam uprzytulnić i sprawić wrażenie cieplejszego klimatu danego wnętrza. Drewno znajduje się na podłodze, znajduje się również na ścianie, tej najbardziej dekoracyjnej i najbardziej widocznej, oraz mamy jeszcze element drewniany na suficie w formie podłużnych paneli, między którymi przenika światło podkreślające drewnianą ścianę. W tym gabinecie zamiast dekoracyjnego złota zdecydowaliśmy się na czarne akcenty. Czarne akcenty pojawiają się w formie ramek na zdjęcia, opraw oświetleniowych, półki czy loftowych drzwi ze szkłem zbrojonym. W gabinecie masażu bardzo często przyjmujemy pozycję leżącą i patrzymy na sufit, który najczęściej jest smutny, biały, trochę taki nijaki. Dlatego zdecydowaliśmy się tym razem ten sufit podkreślić, udekorować. Powstała na suficie piękna tapeta prezentująca liście paproci. Dziękuję Wam bardzo za obecność i za możliwość zaprezentowania Wam tych pięknych wnętrz salonu spa Mani Goni. Jest to wnętrze wyjątkowe, ponieważ w każdym calu dba o potrzeby klienta, który tutaj przychodzi, więc wszystkie rozwiązania są dopasowane do wykonywanych zabiegów oraz potrzeb człowieka. Mam nadzieję, że prezentowane rozwiązania podobały Wam się, a jeżeli będziecie chcieli zobaczyć je na żywo, to oczywiście salon jest otwarty i zaprasza nowych klientów. Zapraszam Was do komentowania zaprezentowanych wnętrz. Bardzo jestem ciekawa, na co zwróciliście uwagę i które rozwiązania spodobały Wam się najbardziej. Dodajcie swoje komentarze, pamiętajcie o subskrypcji, no i oczywiście o tym, że widzimy się za tydzień w poniedziałek.